kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj zaczynamy serię z Football Managera 2022, która będzie towarzyszyć nam aż do końca wakacji albo końca edycji FM-a. Tak, przedstawię wam w ogóle o Arka Gdynia informacje o klubie. Co wiemy o Arce? Legendami są Janusz Kupcewicz, Tomasz Kortyn, Stanisław Gadecki, Józef Barbachyn. Mecze derbowe, no to oczywiście derby Trójmiasta z Lechią Gdańsk. Największymi rywalami jest oczywiście ta Lechia Nieszczęsna, Bałtyk, Gdynia, Śląsk, Wrocław oraz Wisła Kraków. Trenerem tej drużyny jest Filip Urbaniak. Mamy tutaj kontynentalną licencję A. Będziemy musieli się udać w przerwie gdzieś tutaj do zarządu, aby... Mamy dobrze taktykę i mentalność ustawioną, motywowanie, żeby poćwiczyć oczywiście, żeby dali nam po prostu licencję. Taktykę, nie? Ta taktyka. Teraz tak, transfery do klubu, a to zaraz. Historia transferów. To są wszystko oczywiście transfery, które przeprowadzili, które są w rzeczywistości się wydarzyły. Tu też, bo nikogo nie sprzedałem, gdyż iż ponieważ, a nikogo nie kupiłem, gdyż iż ponieważ wyłączyłem pierwsze okno transferowe. No ale dobrze. Teraz tak, wszystkie transfery. Sztab szkoleniowy. Zajmijmy się drużyną, znaczy no, ludźmi, którzy zostali zwolnieni przeze mnie. Ryszard Tarasiewicz oczywiście zostałem menadżerem. Krzysztof Byzdra, Hermes, Tomasz Wolak, Krystian Czapiewski, Jordan Kordylewski, Krzysztof Janczak oraz Bartosz Zawicki. A więc teraz tak, zaczynając od menadżera, no to oczywiście ja, Filip Urbaniak. Moim asystentem jest Andri van Tigelen, między innymi kiedyś wsparcie Rotterdam, ostatnio w, nie wiem, nie wymówię tego klubu. Trenerem siłowym naszej drużyny są Andrzej Szołowski, kiedyś Korona Kielce, Erwin Vandenberg został trenerem, dobrze mówię? Tak, nie, trenerem, tak, trenerem. Głównym fizjoterapeutą został Stanisław Mazuro, kiedyś Pogoń Szczecin, przed dojściem do nas Świt Skolwin. Aleksandr Kwach jest kolejnym fizjoterapeutą. Jarosław Tyt jest naukowcem sportowym zatrudnionym oraz Sebastian Niewiadomski jest to główny, naukowiec sportowy, tak. Scoutem zostaje Vicente, kiedyś Levante, Valencia, Brighton jako piłkarz, potem chyba, sprawdźmy Vicente, potem jako scout w Walencji. Czy to się nagrywa wszystko? Czy mnie słychać? Tak, nagrywa się to. Oprócz Vicente, jako scout został zatrudniony Gerardo Torrado, tak się będzie czytać. Były piłkarz m.in. z Sewilli. Głównym analitykiem gry został Robert Musiałek, kiedyś w Legii Warszawa, czy reprezentacji Polski. On obecnie jest w reprezentacji, tak? Czy co? No już nie kumam. Tak, on jest obecnie w reprezentacji Polski. Trenerem do zespołu 18 został Lars Bender. Czekamy jeszcze, żeby jego brat Sven Bender podpisali umowę i będziemy mieć dwóch braci Benderów jako trenerów drużyny U18. Tak jak mówiłem, nikogo nie kupię, bo okienko jest wyłączone. A więc teraz tak. Przejdźmy może do taktyki, jaką gramy. Na początku przygotowań graliśmy taktyką 4-2-3-1, kontrola posiadania piłki. No niestety tak średnio to wychodziło, więc zaczęliśmy grać 4-4-2 Gegenpress. No i to fajnie wygląda, gdyż zaraz wam pokażę, o co chodzi, że to tak fajnie wygląda. Jeszcze przed ten, na spotkanie z Krobrym Głogów, które dzisiaj zagramy sobie na odcinku, gdzie gramy u siebie, gramy tak bardzo ofensywnie z Hubertem Adamczykiem i Alemanem na tych ósemkach, tak to nazwijmy. Czekamy, aż wróci nasz kapitan Michał Marcjanik do pierwszego składu, więc na razie jesteśmy ustawieni grać Deją na środku obrony, mimo że bardziej bym go widział na środku pola. Gordon Bonoza również kontuzjowany niestety, grałby w tym spotkaniu na lewej obronie. Więc teraz tak, sparingi, jak to wyglądało? Remis z drogą drużyną, bo chciałem zobaczyć, jak ta drużyna w ogóle wygląda. Potem przegrana 1-2 z Jagiellonią, 0-2 z Radomiakiem, 1-1 z Olimpią Grudziądz. No i w tym momencie się wnerwiłem, że taktyka nie wychodzi. I tu już przeszliśmy na Gegenpress. 4 i widać tego rezultaty. 4-2 z
Honiczanko, tutaj 1-1 z Gryfem Wejherowo, chociaż dominowaliśmy Gryf. Olimpia Elbląg, pewna wygrana 3-0 oraz przegrana na zakończenie sparingów z Arminią Bielefeld. No i na inaugurację ligi wygrywamy aż 5-1 po bramkach Memicza, Kuzimskiego oraz hat-triku Karola Czubaka. Honorową bramkę dla gospodarzy w tym spotkaniu strzelił Gracjan Jaroch, były piłkarz m.in. Warty Poznań. Gdzieś jeszcze grał. I Pogoni Szczecin. Sven Bender finalizuje tutaj kontrakt, więc będzie trenerem drużyny U18. 2-300 z karnetów sprzedanych na ten sezon. Myślę, że to jest fajny wynik jak na pierwszą ligę. Co chciałem jeszcze zrobić? A dzisiaj sobie zagramy z Chorobrym Głogów Jodrą Opole. I w kolejnym miesiącu rozegramy sobie pierwszą rundę Pucharu Polski i wybierzemy któregoś z tych rywali. Jeszcze zobaczymy kogo, jak to się wszystko potoczy. No wydaje mi się, że tutaj październik będziemy na przykład zagramy cały, bo B jest ciężki. Bo chcę tak głównie docelowo 2-3 mecze w odcinku, dzisiaj 2, bo to taki pierwszy, żebyście się zapoznali z tą serią. No i potem będziemy kombinować, nie? Najwyżej będzie mniej pokazania właśnie taktycznego tutaj, jak ja to ustawiam, odczytuję maile, tylko będzie więcej meczy za czym, jak to wyjdzie. Zarząd jest zadowolony z tego, jak prowadzimy zespół. Po pierwszych dwóch miesiącach pracy, no ale tak naprawdę w lipcu dopiero, no są zadowoleni z nas, tak? Atmosfera w szatni jest doskonała, przecież już jest, popierają mnie bardziej. Pierwszy transfer, który będę chciał przeprowadzić w okienku transferowym, jest pan Dennis van der Heyden. Heyden. Byłby jednym z naszych najlepszych napastników. Fajnie wygląda. No tego odgrywającego może być. Na szczęście na 2 dni tylko wypadł nam Sebastian Milewski. Chociaż on tak i tak nie był szykowany do pierwszego składu. No ale na ławkę mógłby się przydać. Michał Marcjanik już by mógł być do gry. No ale na razie przeczekamy jeszcze chwilę, żeby ten Marcjanik sobie poczekał, żeby wyzdrowiał w pełni sił, a nie żeby odbył, przepraszam, żeby odbył też kilka treningów. Już tylko minuty dzielą nas, do rozpoczęcia spotkania drugiej kolejki Fortuna Pierwsza Liga z Chrobrym Głogów. Wychodzimy już na to spotkanie. Żebrowski. Prowadź, tak jest. Kuzimski. Karol Czubak, sam na sam Czubak! 1-0 Arka! No ale sędzia, to Tomasz Wajda konsultuje się z obozem VAR. Wydaje mi się, że na minimalnym spalnym jest nasz napastnik. Nie, nie był! Tak jest! Prowadzimy w 9 minucie 1-0. Czwarty gol w tym sezonie Karola Czubaka. Jeżeli będzie... Źle trochę spauzowałem, ale chyba nie było rzeczywiście. Jeżeli tak będzie grał do końca sezonu, to będzie ciężko go nam go utrzymać. Markus da Silva. Zobaczymy, co nasz kapitan w tym spotkaniu zrobi. Nie trzymał się przy piłce na razie, ale już bym mógł oddać. Tak jest, Haris Memicz. Brakuje ruchu w środku. Pokazał się Kuzimski, ale dobrze, wyprowadza. Czubak. Teraz Mateusz Kuzimski. Kuzimski, kapitalna podcinka. Arka prowadzi 2-0. Szkoda, bo akurat teraz dałem im... Krzyknęli, żeby zażądali, że chcę więcej widzieć od nich, żeby zażądali. No, żeby więcej zagrali, nie coś pokazać. Ma być akcja Chrobrego, ale przed tym zrobimy sobie szybką zmianę. Zmienimy sobie duet napastników. I wstrzymamy się z ostatnią zmianą, którą wykonam sobie tak w 80 minut. Rzut rożny jeszcze dla nas. Aleman z narożnika, wrzutka. Wybija jeden z obrońców Chrobrego, jeszcze Haris Memicz. Bednarski, Memicz, Bednarski. Aleman! 3-0 Arka! Kapitalnie! No, gromimy każdego rywala, który stanie na naszej drodze. Taka prawda, że z GKS-em tychy w tychach wygrywamy 5-1. Tutaj prowadzimy już 3-0. A to jeszcze nie koniec, jeszcze Fabian Hiszpański. Siemaszko, Stępień. Fabian Hiszpański. Szkoda, że nie przeszła ta piłka.
Ale fajnie, bo ten duet napastników się dobrze spisuje. Kuzmiński ten. Czubak, Siemaszko jest na zmianę. Skóra to bardziej skrzydłowy, ale też może na dziewiątce grać. Jak przyjdzie ten Van den Heijden z Chrobrego, no to już w ogóle. Znaczy, jeżeli oczywiście uda mi się dogadać z Chrobrym, bo ja bym tylko chciała, nic nie negocjowałem, bo nie mogę jeszcze. O, właśnie ten Van den Heijden. To fajne by było. Fajne już by była rywalizacja na pozycji numer 9. Widzimy się w szatni naszego domowego obiektu. Minuty dzielą nas do rozpoczęcia trzeciej kolejki. Zawodnicy są zmotywowani, musimy to wygrać. Podoba mi się to, bo to Odra atakuje. Marzec, Wróbel, Niziołek, Marzec, Arkadiusz Piech, Marzec! 1-0 Odra. Może nas uratować tylko to, że nas spalonym był Marzec. Ale nas to nie uratowało. Arka przegrywa, przegrywamy. Zaczyna sobie poradzimy. Jeszcze raz budujmy. Sasin. Dobrze. Kuzimski. Dograj to w pole karne. Da Silva. Adamczyk! Znowu dałem im, że mnie chce więcej od nich i w końcu strzelałem bramkę. No działa to jak nie wiem. Remisujemy to spotkanie. Patrząc na statystyki, no powinniśmy to wygrać. Mateusz Kuchta rozegrał kapitalne zawody. Więc proszę mi go tutaj przeskautować. Może kiedyś będzie w Arce grał. Szkoda. Musimy teraz ustalić skład, który... No. Jestem rozczarowany. Kontynuuj. Teraz musimy dobrze się przygotować na wyjazd do Polkowic. Wyślemy asystenta. Teraz tak. Zamiast Kuzimskiego w ataku... Artur Siemaszko. Lewa strona Olaf Kobacki. Czy ktoś jeszcze? Za Markusa. Nie, Markus może być. Skórę zdejmiemy z ławki, damy Adama Deje. I zagramy takim środkiem w defensywy. Adam Deja. Znaczy środkiem pola, przepraszam. Środek może zostać. I tak sobie zagramy. Ale teraz sobie samemu rozegram. Widzimy się na losowaniu. Chyba coś się wydarzy, nie? Dobra, wygrywamy. 1-3, 1-4. Z Górnikiem Polkowice, ale... Jestem niezadowolony, bo patrząc na liczbę sytuacji, jakich my mieliśmy, no to powinno być bardzo wysoko. Powinno być 7-1, myślę. Ale też jest o tyle słaba sytuacja. Patrząc na to jeszcze, że oni grali w dziesiątkę od początku meczu i my graliśmy, mieliśmy tyle okazji, to 4-1 to jest tragiczny wynik. Ale pochwalmy młodego. Teraz tak. Który GKS jest sobie znacznie 14. Tu możemy wystawić skład rezerwowy, gdyż iż ponieważ będzie trzeba wystawić takich zawodników, którzy będą mieli siłę zagrać, bo no jest ciężko, ale to jest ostatni mecz, który gramy co 3 dni, nie? Tak, potem już co tydzień gramy na szczęście. Ale tak patrząc na rywali, jakich my mamy, to nie wiem, czy my sobie tego nie rozbijemy w ten sposób, że zagramy sobie na odcinku mecz Pucharu Polski i pierwsze dwa spotkania w październiku i w kolejnym odcinku dokończymy trzy spotkania w październiku w trzecim, a w czwartym no to zagramy sobie z tym Chrobrym i ŁKS-em, nie? Tak chyba zrobimy. Dobra. Teraz już trudno, już po losowaniu. Zagramy sobie z GKS-em Katowica, więc zespół z Fortuna pierwszej ligi. Nie jest źle, nie jest najgorzej. Nie jest źle, nie jest dobrze, tak? Bo dobrze było jakbyśmy zagrali... Bo przez chwilę się zlagowało i myślałem, że wiecie, jest w Ekstraklasie. Że mogliśmy trafić na zespół z Ekstraklasy właśnie, albo z drugiej, trzeciej, czwartej ligi. No to było na pewno fajnie, nie? Ale nie ma co płakać, trzeba grać z dobrymi zespołami. Dobra. A więc to tyle w pierwszym odcinku z kariery Arką Gdynia w Football Managerze 2022. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.